Niemiecki dziennik. Duda staje się wzorem do naśladowania. Niemieckie media. Duda staje się wzorem do naśladowania. Unia Europejska. Ścisła współpraca i obrona sąsiedniej Ukrainy przed inwazją Rosji jest dla Polski racją stanu. Prezydent Andrzej Duda daje dobry przykład, napisał niemiecki dziennik Handelsblatt w artykule zatytułowanym Dlaczego prezydent Polski nagle staje się wzorem do naśladowania w Unii Europejskiej? Duda zasłużył na szacunek, dając dobry przykład. W połowie kwietnia odwiedził ogarnięty walkami Kijów w czasie, gdy nie należało to jeszcze do rutynowego programu wizyt czołowych zagranicznych polityków. To jeden z powodów, dla których Duda mógł wystąpić osobiście przed ukraińskim parlamentem w maju, stwierdził niemiecki dziennik. Polska widzi w rosyjskim ataku na Ukrainę potwierdzenie dla swojej twardej postawy wobec Moskwy i nagle staje się wzorem do naśladowania w Unii Europejskiej, można przeczytać w artykule. Kraj ten tymczasowo przyjął prawie 4 miliony osób z sąsiedniego kraju, od początku wojny dostarcza ciężką broń i promuje coraz ostrzejsze sankcje, przypomniał Handelsblatt. Bliska współpraca i obrona sąsiedniego kraju przed rosyjską inwazją jest dla Polski kwestią racji stanu. Już w 2008 roku ówczesny prezydent Lech Kaczyński i jego brat Jarosław ostrzegali, że inwazja na Gruzję jest pierwszym krokiem w imperialnych planach Rosji. Polska zawsze domagała się włączenia swoich wschodnioeuropejskich sąsiadów do zachodnich sojuszy i uważa, że to powstrzymałoby Moskwę przed aneksją Krymu i lutową inwazją, napisała gazeta. Podkreśliła też, że światopogląd Kaczyńskich był dla Dudy formacyjny. Relacje z Niemcami ponownie wystawione na próbę podczas swojej drugiej kadencji prezydent Duda wykazuje się podejściem, które wynika z doświadczeń historycznych, że bezpieczeństwo Polski zależy od silnych partnerów. Wśród nich na pierwszym miejscu są oczywiście Amerykanie, zauważa niemiecki dziennik. Handelsblatt zwraca uwagę, że bardziej konfliktowe są relacje z Niemcami, a Duda zaprezentował się jako budowniczy mostów. Jest żonaty z germanistką, a para utrzymuje dobre stosunki osobiste z krajem sąsiednim. Niechęć RFN do dostarczania broni ponownie wystawia te relacje na próbę. Jednak zachowanie zaufania między Berlinem a Warszawą będzie miało decydujące znaczenie dla utrzymania przez Europejczyków zjednoczonego frontu przeciwko Rosji. Kluczową rolę odgrywa tu człowiek na stanowisku prezydenta, podsumował Handelsblatt.